I miejsce pierwsze, Uniwersytet! Jesteś po 400 przez Płotki, po takim dystansie. Jak się czujesz, bo to są twoje pierwsze ampy? Jest ogromna satysfakcja. Żałuję, że wcześniej nie pojechałam, ale 400 przez Płotki to jest piekielny dystans, ale daje ogromną satysfakcję. Jak pobiegło? Seria wygrana mogła być lepiej, ale jestem zadowolona. Super. Bardzo się cieszę. Ampy i jak wrażenia? Bardzo pozytywnie, super jest atmosfera, dobra zabawa. Forma jeszcze nie to, co powinna, ale powoli do przodu. Mikołaj, 3000 metrów za tobą. Opowiedz nam, jak się biegło i jak się do tego przygotowywałeś? Poszło całkiem nieźle. Nie mi to oceniać, ale jak na 3 tygodnie przygotowań z trenerem Wojtkiem, myślę, że zrobiliśmy, co mogliśmy. Jestem zadowolony. Wyciówki co prawda nie poprawiłem. Brakło z 40 setnych, ale z takiej roboty nie ma co narzekać. Dobrze mi się biegało. Bo wczoraj miałem i skok w zwyż, miałem skok w dal, biegłem jeszcze raz. Bardzo się cieszę, że poszło mi tak powiedzmy umiarkowanie. Skoczyłem 176 cm w zwyż, to dało mi 15 lokatę. W skoku w dal byłem chyba 40. Bardzo mi nie poszło, skoczyłem 5.20, ale no w miarę równo, bo raz skoczyłem chyba 5.20, drugi raz 5.15, więc tak równe skoki były. No i sztafetą byliśmy chyba w sumie w uniwersytetach, zajęliśmy 5. miejsce i zarobiliśmy przede wszystkim punkty, a to było dla nas najważniejsze. Jak się czujesz po wczorajszym występie? Czuję się tragicznie. Było strasznie dużo osób, było 12 stopni i było zimno. I no strasznie ciężki był to konkurs, jeden z najtrudniejszych w moim życiu. Całe szczęście udało się go zakończyć z w miarę satysfakcjonującym wynikiem, także koniec końców wyszło ok. Jak się czujesz po obu swoich występach w tegorocznych ampach? Bardzo dobrze się czuję. Źle fizycznie, no podalej jestem na przeciwbólowych, ale dzisiaj, tak jak zapowiadałem, zaryzykowałem. Na 3 koła do mety wyszedłem na prowadzenie i chciałem spróbować urwać ten medal. Ale kurde, są mocni chłopacy i chyba skończyłem 9. z życiówką ze stadionu. Ważne, że przed PG, nie? Już wypoczęta, wczoraj było 100 metrów, dzisiaj 200. Jak się czujesz? Znaczy, że dobiegłaś pierwsza na mecie, byłaś po swojej serii. Bardzo się z tego cieszę. Myślę, że to było takie główne założenie, bo było tam kilka w teorii szybszych dziewczyn, także fajnie, że udało się jednak dotrzymać to 200 w takim tempie, w jakim bym chciała. Z czasu jestem bardzo zadowolona. Fajne punkty udało się zdobyć dla uczelni. No i myślę, że teraz już po tych 3 dniach możemy zacząć takie oficjalne świętowanie. Dawaj dziewczyny! Kamila, Ania! Kamila, Ania, mocno do końca! Mika, jak to się stało, że jesteś już 5. rok na ampach i jak oceniasz swój występ tegoroczny? Kurczę, 5. rok zleciało mega szybko, 5 lat temu zaczęłam. Ogólnie ja tutaj przyszłam tak, ja nie trenowałam nigdy, a stwierdziłam, że chcę spróbować, jest fajna zabawa. I przyszłam pierwszy raz 5 lat temu i co roku chodziłam, już minęło 5 lat, na razie jestem i nie żałuję ani trochę, jest super. Chociaż ten start w tym roku nie był jakoś super dobry, no bo trochę kontuzja mi przeszkodziła, ale i tak się mega cieszę, że tu jestem. 5. rok, jak powiedziałaś, i naprawdę wszystkim polecam, jest super. Wbijajcie na sekcję i no sami stawcie.